Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpa Despair Time. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w rozdziale pierwszym, oglądamy aktualnie odcinek numer 3. Jesteśmy, tak jak widzicie, w jego, dalszej połowie, dalej niż połowie. No i poznajemy póki co obsadę. Z tego, co widzę z pierwszych takich scen, które już mam ze sobą, to jest to dosyć wesoła gromada i całkiem fajnie się ich poznaje. Zobaczymy, czy to będzie się utrzymało do końca, jak to będzie dalej szło. Na razie moje wrażenia są raczej pozytywne. Nie rozumiem, dlaczego jesteś taka zdenerwowana. I one teraz pieczą sobie ciasto. Jest taka scena luźna, nie jest to do końca free time event, ale taki, powiedzmy, evencik mały. Nie rozumiesz, to i tak wszystko twoja wina. A może to już jest po pieczeniu ciasta? Ten argument będzie się ciągnął, jeśli nie wyjaśnisz, o co chodzi, Array. Nie, to było, przepraszam, to było po siłowaniu się na rękę. Proszę, spróbuj się uspokoić, a może jeszcze dalej. Wiesz co, dużo się rzeczy zostało ostatnio. Zaraz się przypomnimy sobie, gdzie dokładnie jesteśmy. Co tu się dzieje? Ach, była kłótnia, która ich tutaj przyciągnęła, już pamiętam. Patrz, kto się zjawił, Teruko. Przyszłaś tu, żeby się zabawić ze swoimi małymi przyjaciółeczkami, beze mnie? Jest panienka w to zamieszana, panienko Teruko? Chyba rozumiem. Wcześniej dzisiaj Eden, Min, Rose i ja pieczyliśmy razem w kuchni. Zakładam, że Array jest zdenerwowana, bo została pominięta. Oj, zapiekło, co? Zapiekło, ale nie ciasto! Ajajaj. To dlatego się denerwujesz? Nie próbowałam ciebie pominąć. Ty i twoje przyjaciółeczki spotkałyście się przypadkiem i dobrze się bawiłyście, co? Przez czysty przypadek. Oj, żałuję. Myślałem, że to będzie taka bardzo siostrzana postać, ale widzę, że to będzie taka jedna z tych zawistnych dziewcząt, które... no nie są dobrymi przyjaciółkami. To jest... tak się stało, tak. Wiedziałam, założę się, że myślałyście sobie... O, ta cała Array to taka zwalona suka, wyrzućmy ją. Dokładnie tak myślałyśmy. Nie, nie myślałam, tak przysięgam. Po prostu zaprosiłam każdego, kto akurat przychodził obok kuchni. Gdybyś i ty tam była, mogłabyś się przyłączyć. Brzmiało to tak, jakbyście się świetnie razem bawiły, dekorując sobie nawzajem ciastka i robiąc wielki bałagan w kuchni. Gdybym tam była, zrujnowałabym to tę dobrą chwilę, prawda? Szczerze? Tak. Po prostu powiedz, że mnie nienawidzisz. Przynajmniej bądź szczera ze swoimi uczuciami. Nie nienawidzę cię, proszę, nie wkładaj mi takich słów do ust, uspokój się. Eden się umie postawić trochę. Zgadzam się, jesteś zadziwiająco głośna, Array. Staram się czytać. Najwyraźniej jestem wielkim ciężarem. Wiedziałam, nikt tutaj mnie nie lubi. Nienawidzę takich osób, szczerze powiedziawszy. Nie lubię takich osób, których taktyką na rozmowę jest... staranie się stawiania siebie jako ofiary, to po pierwsze, a po drugie wrzucanie się właśnie w taką rolę jakiegoś wiecznego, widać, że jest wredna, po czym nagle nakłada to maskę. Jezu, nikt nie chce, masz rację. W porządku, Array, uspokój się, jestem pewien, że Eden nie chciała cię skrzywdzić. Gdybyś robił coś ze swoimi przyjaciółmi, zaprosiłbyś mnie, Levi? Ja nie rozumiem, dlaczego to dla ciebie ważne. Dokładnie. Ja w ogóle nie rozumiem takich osób, które kompletnie nie odnajdują się w towarzystwie, ale i tak chcą być jego częścią. Jeśli twoje przyjaciele dobrze się bawią, powinnaś się cieszyć ich szczęściem, prawda? Bardzo brzył podszedł. Nigdy nie byłem bardzo towarzyski. Tego rodzaju scenariusz jest mi zupełnie obcy. Ta odpowiedź mi wystarczy. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale najwyraźniej nie. Proszę, nie płacz, Array. Strasznie mi przykro, że cię zdenerwowałem. Jedynym sposobem na poprawę mojego samopoczucia jest powiedzenie mi, że jestem twoją ulubioną osobą. Zobaczyłam, że jesteś moją ulubioną osobą. Wow, Levi. Jesteś naprawdę łatwy do zmanipulowania. To prawie bolesny widok. Dokładnie, dobrze, Teruko, powiedz im. Dajesz! Przerwać tutaj, Array. Nie tylko wszczynasz kłótnię z Eden, z błahych powodów, ale jeszcze wciągasz w to Levi'a? Nie masz ty za grosz wstydu? Trochę charakterku, dzień dobry.
Jestem zaskoczony. Ja... O! Dobrze, dobrze, podoba mi się to. A, to boli. To jest mamusia grupy jak nic. Nie waż się znowu zaczynać fałszywego płaczu. Myślisz, że dam się nabrać na twoje wzbudzanie poczucia winy? Próbowałam być uprzejma, ale odrzucasz wszelkie próby rozwiązania sporu. Zaczęłam myśleć, że chcesz tylko robić kłopotów. I'm starting to think you only wish to cause trouble for trouble's sake. Now apologize to everyone wszystkich. Here. A, jesteś taka wredna. Nie każ mi się powtarzać. Gówniaro. Przepraszam. Jestem okropną osobą i nie zasługuję na bycie w towarzystwie. Jestem najgorsza, wiecie? Oj, znowu ten guilt tripping. To nieprawda, Ray, nie mów tak. Stary! Myślę, że znowu dramatyzuję tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę. Powinien pan ją zignorować, panie Levi. O, to nie zadziałało. To twoja wina, Hu. Jeszcze trochę, a ci idioci jedliby mi z ręki. I to, moi drodzy, jest świetna postać, żeby pokazać wam, dlaczego, przynajmniej na razie, oczywiście to jest jeszcze wczesne, ale tak właśnie często jest to rozwarstwienie. Niektórzy tak właśnie widzą postać Krokichiego Omy. A Krokichi Oma robił to, ale robił też milion innych rzeczy. Jego akcje miały jakieś, powiedzmy, ciekawe, ciągnące dalszą jakby przyczynowo-skutkowość znaczenie. Tutaj ona prawdopodobnie robi to tylko i wyłącznie dlatego, żeby dla niej było. I to nie jest jakiś mechanizm obronny, to nie jest jakaś próba doprowadzenia do jakiejś konkretnej sytuacji, to jest po prostu zabawa dla niej. Zabawa, żeby pobawić się uczuciami. Krokichi to robił też dla zabawy, ale on, jego akcje często i gęsto prowadziły do czegoś innego. Chciał wywołać jakąś reakcję, chciał coś sprawdzić, chciał się czegoś dowiedzieć. I to wszystko on ubierał sobie w swoje żarciki i w swoje śmieszne akcyjki. Tutaj mamy Arei, która po prostu lubi to robić i to też nie jest zła cecha charakteru, jeżeli chodzi o ciekawość postaci rompowej. Jest to paskudna cecha człowieka, zarówno u niej, jak i Krokichiego, ale ona po prostu wydaje się być taką zepsutą dziewczyną. Taruko, Min, Rose, spędzicie ze mną później czas? Tylko nasza czwórka, możemy porobić coś zabawnego. Nie, dziękuję. Tak, chyba też sobie odpuszczę. Żałosne. Nie rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą się ze mną zadawać. Za każdym razem, gdy proszę kogoś o zrobienie czegoś, odmawiają mi. To nie może być moja osobowość, prawda? No mówi poważnie, nie może być aż tak ślepa. Ta zasnęła. Zatar po prostu. Ding dong, bing bong. Czyżby motyw? Huh? A? Słuchajcie wszyscy, mam ważne ogłoszenie. Przestańcie się pierdolić. Wiem, że to dopiero dwa dni, ale czy zabiłoby was, gdybyście mieli tu trochę więcej za demę? Tracimy uwagę widzów w zastraszającym tempie. I nie, nie mówię o jakiejś grupie kłótni o pieczenie. To nie jest grupie show dla dzieci o przyjaźni. Kiedy zaczęcie się zabijać? Do diabła. Ponieważ wygląda na to, że wy bezwartościowe dzieci potrzebujecie małego bodźca, nie zostawiacie im wyboru. Wkrótce przedstawię motyw zabójstwa. Tęsknicie za domem, tęsknicie za przyjaciółmi i rodziną. Mam wieści o waszych bliskich. Bardzo złe. Okej, czy to będzie motyw? Być może na razie pasuje wam życie w zgrodzie, ale ten motyw rozgrzeje wasze serca i rozpocznie krwawą jatkę. Założę się, że zdecydowanie umieracie, żeby dowiedzieć się, co mam wam do pokazania. W takim wypadku zostańcie z nami przez dwa najbliższe dni. To trzy odcinki w przypadku widzów. Aha, bawcie się dobrze. Co? Wygląda na to, że Mono TV próbuje nakłonić nas do popełnienia morderstwa bez względu na wszystko. Lecz w przypadku kryminału, zabójca zawsze ma powód do popełnienia morderstwa, więc Mono TV planuje dać nam impuls do zabicia. Co dotyczy przyjaciół lub rodziny? To nie brzmi dobrze. Rzeczy samej, jeśli jest to coś, co ma nas skłonić do morderstwa, to z pewnością jest to coś wystarczająco straszne, żebyśmy zmienili zdanie.
Uspokójcie się wszyscy. Jestem pewna, że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni ogłoszeniem Monety V, ale to nie jest powód, aby stracić dobre nastroje. Nawet nie dowiedzieliśmy się, co to jest. It'll be okay. Jestem pewna, że to nie jest coś, z czym nie możemy sobie poradzić. Chciałbym się zgodzić z Eden. To brzmi jak bardzo rozsądny sentyment. Mam nadzieję, że to nic złego. Ten motyw będzie za dwa dni? Co? Co chodzi ci po głowie, Xander? Xander pochylił się i szepnął mi cicho do ucha, żebym tylko ja mogła usłyszeć jego następne słowa. Spotkajmy się jutro wieczorem w laboratorium komputerowym. Właśnie wymyśliłem plan złapania tego prowodyra i uniknięcia tego celu interesu z motywami. To ryzykowny plan, ale założę się, że się uda. Zaufaj mi, dobrze? Odsunął się i znów stanął wyprostowany. I believe in us. Ty i ja znajdziemy wyjście z tej paskudnej sytuacji. I understand. W porządku, brzmi jak plan. Na ten moment dlaczego nie zjemy kolacji? Nie ma sensu siedzieć i o tym myśleć, będziemy lepiej przygotowani, żeby przyjąć jutrzejszy dzień. Koniec? Koniec odcinka. Dobra, ja sobie teraz przygotuję kolejne. To będzie tutaj. Mamy 21 minut. Dobra, słuchajcie. Zanim przejdziemy do odcinka, ja sobie ustawię tylko napisy polskie. Trzeba ustalić jedną inną ważną rzecz. Mianowicie czas ustalić, kto według mnie wstępnie zginie. Wątpię, żeby to było w tym odcinku jeszcze, ale kto wie. Na wszelki wypadek myślę, że warto mieć przygotowaną po prostu już taką listę wstępną ofiar i morderców. No i tak, zrobimy to takim małym, znanym tylko mi motywem eliminacji. Ja lubię też zawsze zaczynać, wiem, że nie każdy jest fanem tego, szczególnie na początku, ale myślę, że to nie jest takie głupie. No to tak, mamy motyw prawdopodobnie jakoś uderzający w rodzinę. Czy mamy kogoś, kto się od razu nasuwa jako osoba rodzinna, albo mogąca jakby przejąć się swoją rodziną? No patrzę, że na pewno Hujing mogłaby być, ale wątpię, żeby ona była morderczynią. Według moich pierwszych predykcji morderców w tym rozdziale będzie Xander Matthews, czyli nasz rudowłosy buntownik. I powiem wam, że on dalej by mi pasował, więc od razu dam go jako potencjalnego mordercę. Ofiary. I mordercy jeszcze. Dwóch morderców jeszcze jedno i trzy ofiary. No, dalej też daję Arturo jako ofiarę. Myślę, że Arturo po prostu pasuje. Na ofiarę raczej bym wybierał osobę, która już trochę do tej gry wprowadziła, aczkolwiek jeszcze ma na sobie takie jakiegoś, powiedzmy, niepewniaka. Widać, że nie będzie raczej osobą, która za nami za dużo zagrości. No powiem tak, myślę, że to nie będzie Jay, mimo wszystko. Chociaż, kurczę, z drugiej strony. Hujing myślę, że nie byłaby głupią jakby ofiarą do wyboru, chociaż z drugiej strony ona pasuje całkiem nieźle na mordercę, a właśnie na morderczynię, więc na razie Hu wpisuje jako morderczynię potencjalną. Ona wygląda trochę ciepło rodzinne osoby i ten motyw rodzinny może po prostu ją zaboleć. Teraz równie dobrze może grać taką matkę grupy, żeby po prostu uśpić czujność. Idę raczej bym nie dawał ani jako mordercę, ani jako ofiary. Ace'a też nie widzę za bardzo jako morderca, bo ofiara jest na nią za wcześnie. On jeszcze ma parę fajnych scen, które jestem pewien, że twórca już teraz, chociaż jeszcze nie ma zaplanowane, znaczy może zaplanowane ma, ale nie ma napisanego wszystkiego, jakby kolejnych rozdziałów, to myślę, że już teraz ma dla Ace'a parę jakichś fajnych pomysłów i wokół tego zbudował jakby całą postać. To wygląda takiego. Ace jest zabawny po prostu i tak myślę. Arturo już mówiłem, Teruko, idę swoim rankingiem, dlatego tak idę taką kolejnością, nie inną. Teruko raczej nie odpadnie w pierwszym rozdziale, Nico też nie wygląda mi taką osobę. Min? Nie chciałbym bardzo, ale widziałbym jakąś, wiesz co, na razie wpiszę Min jako ofiarę potencjalną. Min trochę miała scenę i no smutno by mi na pewno było, bo Min na razie bardzo próbuję, na pewno pójdzie u mnie w rurę. Arej? Arej wpiszę jako ofiarę. Wbrew pozorom, ja ustawiałem, że ona przejdzie całość, ale teraz myślę, że patrząc na jej charakter, nie wydaje mi się, że przeżyła całość. Myślę, że ona do trzeciego rozdziału odpadnie, chociaż z drugiej strony
Nie, ja ją na czwarty rozdział dałem jako ofiarę. Tak czy siak, tutaj dam ją na wszelki wypadek, bo teoretycznie, jeżeli ktoś by porządny chciał Jenner zabić, to myślę, że Arai byłaby dobrym celem, bo ona po prostu jest, jest jaka jest. Boże, ja mówię w ogóle wam imionami, przepraszam was najmocniej. Będę wam mówił talentami, bo pewnie będzie wam łatwiej, a nie mam niestety obrazków. Nie chcę wchodzić na Wikipedię, nawet na jakieś delikatne artykuły, bo ja się boję, że gdzieś jedno słowo będzie dla mnie zbyt wielkim słowem, także musicie mi to wybaczyć. Słuchajcie, ofiary na razie to Arturo, to jest chirurg plastyczny, ten w masce, nie ten Charles z fioletowymi włosami, tylko ten drugi, ten co ma świra na punkcie wyglądu. Min to jest uczennica, ta z grzywką, taka straszliwa, i Arai to jest kręglarka, ta w niebieskim stroju niemiła, co już w tym odcinku nam pokazała tą swoją niemiłość. Z morderców na razie stawiam Zandera, czyli naszego rudowłosego przyjaciela, oraz Hu, czyli tą w zielonej sukience taką większą babkę, która tam była tą, co za ucho ciągała. No i tak, mamy Nico, czyli tego terapeuty zwierząt nie właśnie, Charlesa, chemika, wątpię mocno, żeby Charles odpadł tak szybko. Zander, jak mówiłem, no to ja dostałem na mordercę ewentualnego. David się, nie wiem, z jednej strony widzę w nim potencjał, żeby on bardzo długo pożył i jeszcze dużo przed nami sekretów odkrył. Z drugiej strony, no ciężko powiedzieć, ale ja na razie do mordercy nie stawiam. Weronika Grebenszczykowa, fanka horrorów. Nie, no jeżeli chodzi o ostatnią mordercę, to ja osobiście bym postawił chyba na... Osoba rodzinna. Kurde, może ten David jednak. Może ten David. Postawmy to Davida. Mówcę. Chodzi o tę mówcę, co muszkę nosi i generalnie... No, Davida postawię. David ma sens. David ma sens. Myślę, że David absolutnie może odpaść tylko... Wiecie co? Ja Davida nawet nie wiem, czy bym nie dał dwa razy. Bo ten David jakoś... Nie wiem, teraz o nim sobie pomyślałem i myślę, że on by pasował. Dajmy Davida dwa razy. Davida daje zarówno jako ofiarę, jak i mordercę. Oprócz tego mordercy to Zander, czyli Rudy. Hu, czyli zielonej sukience babka, oraz David. Ofiarę to Arturo, czyli ten świr na punkcie wyglądu, Arai, czyli kręglarka w niebieskim stroju, ta bardzo gówniarsko się zachowująca, oraz David. To są moje predykcje, zobaczymy jak się zmienią, jak będziemy poznawać dalej motyw. Let's go. Daję łapkę od razu. Chwila, to jest trzeci odcinek? Jak to się stało, że ja dwa razy trzeci odcinek odpaliłem? Nie, czy to jest możliwe? Nie, to jest chyba źle coś podpisane. O Jezu, czekajcie, bo tu się okaże zaraz, że ja coś źle kliknę. No ja to kliknąłem, 2743. 42 to jest to chyba. Zaraz zobaczymy, czy to jest ta sama scena. Dlaczego pokazuje mi tu tytuł odcinek trzeci, ale to... Budzimy się, słoneczko już wstało. Jest 7 rano, przygotujcie się na radosny dzień. It is now 8 a.m. Get ready for a bright and chipper day! Kolejny dzień, co? Epizod czwarty jest, dobra, zgadza się. Tam jest po... nie orywam pokazy, bo tutaj kończy się mój zasięg green screenowy. W prawym górnym rogu chapter pierwszy, morning, epizod czwarty. To się wszystko zgadza. W poprzednim, tak możemy jeszcze sprawdzić na szybko, był epizod trzeci, jak widzicie tutaj. Wciąż chodzi mi po głowie ten nadchodzący motyw. Cóż, nie ma sensu zbytnio się tym przejmować. Powinnam iść. Powinnam pójść już. Po szybkim śniadaniu poszłem do pralni uprać kilka rzeczy. Mała wstawka. Jestem ciekaw, bo pralnia wygląda bardzo dobrze na pierwsze miejsce zbrodni. A to miejsce zbrodni pralniowe jest, no powiedzmy, mi poniekąd bliskie. Po szybkim śniadaniu poszłem do pralni uprać kilka rzeczy. Wygląda na to, że jedna z prac jest uruchomiona. Czy ktoś jeszcze pierze swoje ubrania? Bu! A, śmieszne dźwięk się wydałaś? Brzmisz jak nieślubne dziecko kaczki w waltorni. Co to za porównanie? Kurde, a może Wita dać na wszelki wypadek gdzieś tam jako potencjalną ofiarę? A, wiesz co? Dajmy ten Wita jako ofiarę. Dajmy ten Wita jako ofiarę. Tak na wszelki wypadek. Więc ofiarę zabieram kręglarkę i daję Wita. Czyli Arturo? Chirurg plastyczny, Wit, czyli on, oraz David. To są moje trzy ofiary. Samych mężczyzn dałem. Widocznie stawiam na to, że jeden facet pierwszy zginie. Pomimo to, że jest porówno, wiem, że jest 8 facetów, 8 lasek. Oj Boże, naprawdę mnie przestraszyłeś. Co tutaj robisz? Chcesz wiedzieć, co robię? Tutaj? W pralni?
Co robię, stojąc przed pralką pełną moich ciuchów? No, co robisz? Co mógłbym robić? Da. Uprawiam z pierwszej górską, da? Oczywiście, wiesz, powiedzenie pranie załatwiłoby sprawę i wystarczyłoby tylko jedno słowo. Come on. No weź, ja tylko chcę sobie trochę pożartować. To chyba nic szkodliwego, prawda? Powinnam się spodziewać takiej odpowiedzi. O, uwielbiam, ile artów jest w tym wszystkim. Super to jest. A, wiesz, że jest tu jeszcze 5 nieużywanych pralek, prawda? Nie musisz używać tej obok mnie, jeśli jesteś nieśmiała. Wiem, że są, ale wolę prać ręcznie. O, ciekawe czemu? Miałam złe doświadczenia z pralkami w przeszłości. Bardziej niezawodne jest dla mnie pranie rękami. Ciekawe? Jednego razu pralka wybuchła i zniszczyła wszystkie moje ubrania. Po wszystkim zabroniono mi korzystać z pralni. O Jezu, biedactwo. Przypuszczam, że ręczne wykonywanie wielu codziennych zadań to kolejna niedorodność, jaką przynosi mi mój brak szczęścia. Wow, to paskudne. Zdecydowanie tak. Przy okazji chciałem przeprosić za robienie niezręcznej atmosfery. A? Nie zapomniałeś, prawda? Zrobiłem tak dwa razy, przez pomyłkę. Numer uno, kiedy się poznaliśmy, zapytałem, czy ty i Xander jesteście parą. Dear, kiedy mieliśmy konkurs wsiowany na ręki, trzymałem cię za dłoń. Wiesz, nie dokuczam ludziom, zawsze żartuję. Czy ty kiedykolwiek nie żartujesz? Ha, co racja, to racja. Zawsze żartuję, bo chcę poprawić nastrój, albo sprawić, by ludzie się uśmiechali. Wyglądasz na coś, co się za dużo nie uśmiecha. Chciałem to zmienić. Ale oczywiście nie wyglądałaś na szczęśliwą, kiedy ci dokuczałem. Całkowicie zrozumiałem przesłanie, to był zły ruch, więc przepraszam. Przeprosiłem przyjęte, tak myślę. Wiesz, kiedy cię poznałam, wziąłem cię za osobę tępą. I miałam rację, szczerze mówiąc, jesteś wielkim idiotą. Hej, no weź, wielkim idiotą? Mam tylko 167 cm wzrostu. Zasiął się ze swojego żartu, nie? A przynajmniej wydaje mi się, że nie jesteś taki tępy, jeśli chodzi o czytanie ludzi. Wygląda to, że jesteś milszy niż myślałam. Oho, a propos bycia miłym? Wow, zobacz, co się pojawił. Pan zakaz zabawy. Przyszedłeś zrobić pranie, czy po prostu użyć pralki jak wirówki do mieszania chemikaliów? To szczerze nie wyłapię to, że to żart. I zaraz wytłumaczę, że tym się nie wiruje. Nieważne, cofam to, co powiedziałam. Nie zbliżaj się zbytnio do pralki, bo jeszcze przefarbujesz moje ubrania na fioletowo. O, świetnie. Przyszedłem tutaj o tej godzinie, bo miałem nadzieję, że nie będzie nikogo innego, ale okazuje się, że najbardziej irytująca osoba, jaką można sobie wyobrazić, też tu jest. Nie przyszedłem tu, żeby się z wami socjalizować. Zróbcie mi przysługę i kontynuujcie rozmowę beze mnie. Albo lepiej, przestańcie kłapać, chociaż podejrzewam, że to zbyt trudne zadanie dla kogoś, kto myśli tak mało erwy. No dalej, Teruko, słyszałeś prośbę, musimy natychmiast zacząć konwersację. Tak głośno i tak irytujące, jak to możliwe. You're annoying me. Coś z tobą nie tak? Mam na myśli twoje umiejętności mentalne. Jeez. Czy coś jest nie tak z tobą? Mówię o poczucie humoru, nie musisz być zawsze taki poważny, wiesz? To muzyczka jeszcze jazzowa. W każdym razie, Teruko, skoro już rozmawiamy, dlaczego nie dowiemy się czegoś o sobie nawzajem? Teoretycznie mieliśmy być kolegami z klasy. Dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem? Pomyślmy, jaki jest dobry początek rozmowy. O, co powiesz na rodzinę? Opowiedz mi o swojej... On bada temat. On bada temat co do motywu. Tam powinno być, dlaczego ty nie zaczniesz pierwszy. Po pierwsze, jestem jedynakiem. Czasem myślę, że byłoby wspaniale mieć brata lub siostrę, z którym można by się zaprzyjaźnić, ale świetnie jest mieć wszystko dla siebie. Zaczynam od prawdy, żeby nam uśpić czujność, bo łatwo uwierzyć w to, że jest jedynakiem. I teraz sypnie jakimś kłamstwem, moim zdaniem. Mój ojciec nazywa się Jean, ale zazwyczaj używa imienia Steve. Ponieważ zawsze pracuję za granicą, rzadko się z nim widuję. Jest bardzo spokojnym facetem, biorąc pod uwagę naszą osobowość, nie radłaby, że jesteśmy spokrewnieni. I naprawdę, ale to naprawdę lubię moją mamę. Ma na imię Elizabeth. Ona jest taka cudowna. Jest niezwykle ładna, kulturalna i w ogóle. Ja myślę, że on nie ma rodziców, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że on kłamie. Naprawdę ją podziwiam, poważnie, jest najlepsza. Nawet wybiłem włosy na jasny blond, żeby...
Żeby co? Żeby wyglądać się Johna. No jeszcze nie może mieć zwierząt domowych, ponieważ nikt nie jest w domu wystarczająco często, aby się nimi opiekować. Pomyśleć, samotne byłoby siedzenie w domu całymi dniami. Teoretycznie chłop sobie ułożył całą taką linię obrony, dlaczego jego motyw nie rusza. Chociaż oczywiście wydaje mi się, że ze wszystkim kłamie. Ale tak często zadaje się z psem sąsiada, Lilo, że jest dla mnie jak rodzina. O, to brzmi miło. A co z tobą? A co z tobą, Charles? Powiesz nam coś o swojej rodzinie? What do you want? Co ja? Mam oboje rodziców żadnego rodzeństwa. Oczekujesz, że opowiem historię mojego życia? Już mówiłem, że nie przypadam rozmawiać z waszą dwójką. Nie przyszedłem. No? A chcę usłyszeć o twojej rodzinie, Teruko. Skoro Charles i ja jesteśmy jedynakami, może ty masz brata lub siostrę? Mam. Znaczy miałam. Huh? Miałaś? To trochę skomplikowana sytuacja. Dorastałam w sierocińcu i nigdy nie poznałam moich rodziców. Mój rodzony brat też mieszkał ze mną przez jakiś czas. Pamiętam, że był miłosierny, ale cierpiał z powodu mojego nieszczęścia. Oj. Pewnego dnia wyjechał z inną rodziną i od tamtej pory nigdy go nie widziałam, ani o nim nie słyszałam. Musiałam mieć jakieś 5 lat, kiedy to się stało. Czyli teoretycznie mamy szansę, że ktoś z uczestników jest jej bratem. Dlaczego w ogóle na to zwracam uwagę? Bo po prostu to jest taki motyw, który powiedzmy gdzieś tam w głowie się rysuje, szczególnie, że ja myślę, że Teruko mówi prawdę, w przeciwieństwie do Wita, które wydaje mi się, że kłamie, żeby wyciągnąć informacje z reszty. W skrócie chodzi o to, że przez większość mojego życia żyłam bez rodziny. O, naprawdę? Nie wyobrażam sobie, jakby to było nie mieć rodziny. No myślę, że on doskonale wie. Bywasz samotna? It's okay. Nie musisz się już o to martwić, w końcu dotrzymam ci towarzystwa, ja i reszta twoich kolegów z klasy. Wszyscy będziemy przyjaciółmi, wiesz? We are friends. Przecież są tak mocno ważni jak rodzina, więc nie musisz już czuć się samotna. Nawet jeśli teraz czujesz się przytębiona, pewno nie będziesz szczęśliwa, zaufaj mojej intuicji. Przyjaciele, ha? To brzmi miło. Ach, co jest z tą całą sacharynową bzdurą? Całe to dziecinne gadanie o przyjaźni sprawia, że gnije mi w głowie. Realista. O mój Boże. O mój Boże, to takie zabawne. Wiesz co, teraz zastanawiam się, czy Wójt nie zabije, ale ja jestem już chyba przeżarty tymi swoimi podejrzeniami. Ja widzę scenę z Wójtem i daję Wójta wszędzie i... Czego chcesz? Nawet nie parsknięcie, nawet nie odpaliłeś pralki, po prostu włożyłeś tam swoje ubrania. Czekałeś cały ten czas, aż zacznie się samo, czy coś? Naprawdę, to nigdy w życiu nie robiłeś prania? Ha! To genialne! Czekaj. Już druga rzecz, z której się śmieją, jeżeli chodzi o Charlesa. O Boże, nie mogę oddychać! Wcześniej było z notowaniem, teraz z tym. Przestań z tym, to nawet nie jest śmieszne, dlaczego się śmiejesz? Śmiejcie się ile chcecie, chłopcy. Naciśnij niebieski przycisk i rozpocznie się cykl. Wiedziałem, jak to zrobić. Nie potrzebuję twojej pomocy. Umieram, pomocy! Moje imię brzuch odśmiaja się i tak zaczęła się pierwsza zbrodnia. Teraz musiałam nauczyć Charlesa korzystać z suszarki. Więc został wyrzucony z pomieszczenia, bo za bardzo ośmiało się z Charlesa. Świnia. Hej, Teruko, masz czas? Psz, oczywiście, że jesteś wolna. To nie tak, że mamy coś do roboty w tym pierdolniku. Chodź ze mną. Lub nie, jeśli nie chcesz. Czekaj, wygląda jakbyś była zajęta praniem. Ach, kurna, nieważne, to żenujące. Ziomóweczka taka, co? Taka yo-yo. Właśnie skończyłam, czy nade mnie potrzebujesz? Awesome. Oj, fantastycznie, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Czekaj, nadal się nie zrodziłaś. Nie chcę cię naciskać, Teruko, ale jeśli jeszcze raz mnie zawstydzisz, mówiąc nie, podżywię cię żywcem. Jejku, pójdę z tobą, nie ma potrzeby się denerwować. Nie denerwuję się, do cholery. To twoja wina, że tak trudno z tobą rozmawiać. Nie ma potrzeby być tak defensywnym. W każdym razie chciałem trochę zadbać to miejsce, o to miejsce, za pomocą tego uniwersalnego pilota.
pokażesz tą specjalną broń, która jest w każdym z naszych pokoi? To jest to, co mi dano. Pilot? Ciekawe mnie, na jakie urządzenie elektroniczne oddziałuje. To może być nasz bilet na wydostanie się. Mądre, prawda? Wydaje się to obiecującym pomysłem, biorąc pod uwagę, że systemy w tym budynku są w większości zasilane elektrycznie. Chciałem to zrobić z tobą, bo wiedziałam, że się ze mną zgodzisz. No i jesteś jedyną z niewielu osób, które toleruję. Okej. Hej, Mono TV, gdzie jesteś? Chodź tu! Oho, wyzywałeś? Wzywałaś? Przepraszam. Ha! Ha! I don't think it's working. To nie działa. Damn it. Cholera, co za rozczarowanie. Przynajmniej miałam nadzieję, że uda mi się zabić tego głupiego krota. Po pierwsze, jestem psem, nie kotem. Naucz się wreszcie. Po drugie, naprawdę myślisz, że dałbym ci broń, która by mnie unieszkodliwiła? Może jestem nieodpowiedzialny i kompetentny, ale nie jestem aż taki nieodpowiedzialny i kompetentny. To byłoby śmieszne w sumie. Myślę sobie. Ha, myślisz, że mnie przechytrzysz? Gram z tobą w szachy 3D i to ja dostałem szachmat. Jeśli to ty dostałeś szachmatem, to czy nie znaczy, że przegrałeś? Cóż... Właśnie zdałem sobie sprawę, że zostawiłem uruchomioną lodówkę. Muszę iść, do zobaczenia. To za irytujący kawał gówna. Nie widzę tego. Dzień dobry, Rose, co tutaj robisz? Usłyszałem jakieś zamieszanie. Co robicie? Testujemy mój uniwersalny pilot. Chcesz teraz dołączyć? Wyglądasz znajomo. Spotkałeś mi się kiedyś? Seriously? Poważnie? Poznałeś mi się wczoraj. Nie możesz zapominać aż tak szybko, prawda? Nie jestem zapominalstwa, jestem przeciwieństwem zapominalstwa. Jestem niezapomniana. Oj, fajny tercik. Czy nie mówiłaś, że masz fotograficzną pamięć? Nie wygląda na to. Bardzo dobrze pamiętam to, co widzę, ale nie to, co słyszę i cokolwiek innego. Jeśli powiesz mi, jak się nazywasz, mogę zapomnieć. Poza tym nie zwracam uwagi na wiele rzeczy. Gdybym na coś nie zwracała uwagi, nie byłoby tego w mojej pamięci. To jest błąd kodowania. To brzmi jak samosabotaż. Co to jest? Nie obchodzi mnie to. Chodź ze mną, Rose. W porządku, co my właściwie robimy? Puźwa, nie będę ci tego dwa razy tłumaczyć. Może spróbujmy użyć pilota na tamtym telewizorze. Piloty są zwykle używane na telewizorach, prawda? Warto spróbować. Wow, włączyło się. Domyślałem się, że to naprawdę działa. Możesz zmienić kanał? Nie, ten pilot tylko włącza lub wyłącza rzeczy. I start to nie sądzę, żeby to było bardzo przydatne. Nieprzydatne, no jasne. Istnieje niezliczona ilość zastosowań tego czegoś. Okej, to totalnie wygląda jak narzędzie zbrodni. Częściowe, które pomoże w czymś. Przypuszczam, że można wyłączyć światło bez wstawania i podchodzenia do włącznika. Może się przydać, jeśli boisz się ciemności i chciałabyś włączyć lampkę na osób przed snem. Szczerze, bardzo fajna sprawa. Ja bym to wykorzystał. Mam pomysł, choć może być trochę niebezpieczny. Daj mi to. Niebezpieczny? No i zresztą Mono TV wywołał te włócznie z ziemi? Wycelowałem pilotem w fragment podłoży, z której wyrzucałem włócznie. Robisz coś, czy tylko stoisz? Ach, to nie działa. Zastanawiam się, czy ten pilot może aktywować pułapki w tym pokoju, ale nie sądzę. Może i lepiej, że się nie udało. W przeciwnym razie pilot mógłby się stać niebezpieczną bronią. To wie, do czego byś go użyła. Czyżby ja bym go użyła? Co? Za jaką osobę ty mnie masz? Jak myślisz, jakim jestem człowiekiem? Hej, próbowałeś zgasić światła? Dosłownie sekundę temu to zrobiłyśmy? Uważasz w ogóle? Wybacz, straciłem uwagę. Spójrzcie na ścianę. Ej, coś widzą? No, to jest ściana. Jest w niej coś wyjątkowego? Not really. Nie zupełnie. To fajnie, dzięki, Rose. To koniec? Rose ciągle gapi się intensywnie na ścianę. Jesteś w chuj dziwna. Dobrze, kiedy Rose robi cokolwiek robi, może przetestujesz windę. Awesome. To jest epicki pomysł. Jeśli uruchomię windę, będziemy bliżej ucieczki, prawda? Mono TV powiedział, że winda jest poza użytkiem, ale uniwersalny pilot może ją uruchomić. Spróbujmy. Jay kieruje wyczekująco pilota windę, a następnie naciska przyciski. Idy rydy, do diabła, przynajmniej próbowałyśmy. Oj, Rose, skończyłaś już balać ścianę, czy cokolwiek robisz?
Nie badam ściany, badam farbę na ścianie. No i coś. Pomyślałem, że możemy przeprowadzić analizę chemiczną materiałów, z których zbudowano budynek. Techniki spektrometrii masowej są już często używane do wykrywania, czy obrazy są fałszywe. W podobnym stylu można je wykorzystać do analizy farby na ścianach. Powiem wam, że mam bardzo mieszane uczucia co do tego, ile oni wiedzą na swoje tematy. W sensie to jest piękne, ale to jak bardzo poprzez taki research i takie ciekawostki twórca doprowadzić do tego, że postacie są szerokie i głębokie, jest po prostu niesamowite. Naprawdę inspirujące. To jest bardzo niewdzięczna praca, poza tym bardzo łatwo się pomylić, czytając o specjalistycznych rzeczach niezwiązanych z dziedziną, która was interesuje. A twórca mimo wszystko się na to zdecydował i szapoba, fajne, bardzo fajne. I no aż się czuję nieswojo, bo w żadnej innej rąpie nawet ordynalnej nie było aż takiego oddania się talentom. To jest super, naprawdę super. Pomiar stosunku masy do ładunku jonów w próbce pozwoliłby określić pochodzenie użytego kloru, jeśli nie markę. W swoim czasie widziałam wiele spektrometrów masowych. Pewne połączenia mogłabym poznać nawet bez specjalnego oprogramowania. Okej? Okay. I mean... Oczywiście nie jest to takie proste, ale z moim doświadczeniem jestem pewna, że mogłabym uzyskać jakieś przydatne dane. Ciekawy bardzo pomysł. Już na podstawie tego można wiele wywnioskować, kiedy mniej więcej ten budynek został zbudowany, z jakich materiałów, w zakresie jakiego budżetu i skąd pochodzą materiały budowlane. Really? Wow, serio? Nie rozumiem tego ani trochę, ale to brzmi niesamowicie. To świetny pomysł, skąd to wszystko wiesz? Analiza chemiczna jest jedną z wielu technik wykorzystywanych przez recenzentów do oceny autentyczności sztuki. Bo jak jestem fałszerką, muszę znać te techniki, żeby je przechytrzyć. Spektrometria masowa, promieniowania rentgenowskie, odbicie w podczerwieni, analiza konstrukcji płótna, oszczerstwa zawierają więcej wiedzy technicznej niż tylko dobre malowanie. Brzmi fajnie i ciekawie przede wszystkim. Cholera, to takie cool! Czekaj, czy to nie czyni z ciebie przestępcy? Opisujesz sposoby na obejście prawa. Jak w ogóle dostała się Akademii Nadziei z takim nielegalnym talentem? Bez przesady. No. Fałszerstwo jest nielegalne? Nie miałam pojęcia. Żartowałam, totalnie to wiedziałam. Nie myśl za dużo o moim związku z prawem. Jestem pewna, że Akademia Nadziei chce, żebym została jakimś rzeczoznawcą lub detektywem do spraw fałszerstwa z umiejętnościami, jakie posiadam. Wzięcie kilku niesfornych nastolatków i przekształcenie ich w produktywnego członka społeczeństwa dałoby im całkiem dobry rozgłos. Brzmi sensownie, przydałby się im rozgłos, bo Akademia Szczytu Nadziei to stosunkowo nowy twór w USA. W końcu mieli też szkołę w Japonii, która była tak popularna, że zaczęli tworzyć wszystkie te międzynarodowe oddziały. Offspeed. Wszyscy już to wiemy, przestań tłumaczyć za dużo. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, polityka Akademii jest chyba najmniejszym naszym zmartwieniem. Nie chciałam wykroić tej rozmowy. Przepraszam. Wracając do tematu widma masowego, spekto coś tam. Cokolwiek to było. Naprawdę myślisz, że moglibyśmy przeanalizować tę farbę, Rose? Yeah. O, prawie zapomniałam. To spektrometria masowa. To był tylko pomysł, bo nie mamy sprzętu do przeprowadzenia takich analiz na wysokim poziomie. Myślę, że zastanawiałem się nad sposobami zastosowania mojej wiedzy do naszej obecnej sytuacji. Okej, może coś to będzie. Zawsze taka informacja. O, rozumiem, szkoda. W każdym razie, jeśli mogę być szczera, ten pilot nie wydaje się przydatny. Nieprzydatny? Hej, co próbujesz wszyscy powiedzieć? Dlaczego wzięłaś to do siebie personalnie? Mówię o pilocie, nie o tobie. Czyżbyś już stała się sentymentalna w stosunku do swoich osobistych rzeczy? Co? Nie jestem sentymentalna. Dlaczego do cholery mogłabym czuć się sentymentalna z powodu czegoś na tym głupim, obrzydliwym wysypisku śmieci, jakim jest ten cholerny budynek? Wyglądasz na poderwowaną.
Nie jestem zdenerwowana. Whatever. Nieważne. A, zraduję, że masz rację, Teruko. Przetestowałem ten pilot trochę zanim na ciebie wpadłam i wygląda to, że działa tylko ze światłami i telewizorami. Okej, okay, to już coś, ale to nie jest super moc. Nie, że mnie to obchodziło. Nie miałem nadziei, że dostanę jakiś super fajny gadżet. Nie jestem zawiedziona, więc przestań tak mówić. Żadna z nas nigdy nie powiedziała, że jesteś zawiedziona. W każdym razie jest to dobry moment, żeby odcinek skończyć. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to gorąco zachęcam was do aktywności. Pamiętajcie, że to właśnie one napędzają kanał, więc bardzo wam dziękuję za każdy komentarz i łapkę, a także subika. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze przedtem oczywiście zapraszam was do mojego opisu, gdzie macie wszystkie moje socjalki. Ja osobiście polecam was i wam przede wszystkim sprawdzenie mojego Twitcha. Streamuję tam na żywo od poniedziałku do piątku od godziny 17. Różne gierki są grane, bardziej czytane, mniej czytane. Po prostu musicie wpaść i się przekonać sami. Jeżeli nie macie czasu siedzieć, nie podoba wam się, a chcecie pomóc, to po prostu zostawiajcie streamy w tle. Zawsze jak się zaczyna stream 17, odpalcie sobie, zostawcie w tle, niech leci. To jest dla mnie duża pomoc i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Także to tyle, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!